Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jaki temat Wam pokażę. Kiedyś zrobiłem silnik, znaczy zrobiłem, zregenerowałem silnik, słuchajcie. Jest to Kianka czy Hyundai, silnik dwulitrowy, 140 koni. Tak to, słuchajcie, wygląda. Wszystko nie było odświeżane, bo nie było konieczności. Natomiast co, słuchajcie, no chciałbym zrobić pierwsze odpalenie takiego silnika i podzielić się z Wami tym, jak to mniej więcej pracuje, czy w ogóle odpali i tak dalej. No i co, słuchajcie, pokażę Wam przede wszystkim, co było zrobione w takim silniku, bo niestety to są największe mankamenty tych silników. Obiecałem sobie, że na Sylwestra 2020 się nie wybiorę, no i może tak będzie, nie? No i dobra, słuchajcie, co się stało? Zobaczcie. To zostało z korbowodu. Po prostu panewka, która była, się obróciła. No i cóż, zjadła korbę. Tu jest, słuchajcie, dolna część korbowodu. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Niestety korbowód musiał być wymieniony. Przy tym, słuchajcie, ucierpiał troszkę tłok. Nie tragedia. To jest tylko powierzchnia ta, która jest tutaj teflonowa, no aczkolwiek, słuchajcie, no warto już go wymienić, mając silnik rozebrany. Silnik, słuchajcie, żeby zrobić, trzeba rozebrać w mak. Niestety nie da się, słuchajcie, inaczej. Tu macie, co prawda nie wszystkie panewki, tylko tutaj są częściowo sypane. Tu akurat widzicie panewki główne, które były na wale. One zostały wszystkie wymienione. No, ja Wam je pokażę. To, słuchajcie, zostało z panewek. Po prostu zostały zużyte, zniszczone, nie? No i co, słuchajcie, żeby dostać się do czegoś takiego, niestety w samochodzie trzeba wyciągnąć silnik, trzeba rozebrać, oddzielić skrzynię, silniczek rozdemontować w mak. Pierwsza głowica, miska. No praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, zostaje goły słupek. Po czym dopiero na końcu, w ostatniej fazie, wyciągamy wał, który musi pójść do zrobienia. Wiadomo, elementy zużyte muszą być wymienione. Generalnie, słuchajcie, silnik po zwymiarowaniu został na swoich pierścieniach. Nie było konieczności, żeby wymieniać. Silnik ma niedużo przejechane, 100 parę tysięcy, więc one jeszcze troszkę pożyją. Niemniej jednak, no chciałem się z Wami taką informacją podzielić. Jakbyście generalnie mieli jakieś tam problemy, pytania, to słuchajcie, piszcie, to Wam coś tam poodpowiadam, nie? No i dobra. Słuchajcie, co będę chciał zrobić? Będę chciał zrobić próbę takiego silnika. Tutaj, słuchajcie, rzecz jest jaka. Tu stoi już pojazd. A, nie wiem, czego będzie widać. Stoi pojazd, widzicie Kiankę. To jest pojazd, który czeka cierpliwie sobie na włożenie silnika. On już stoi bardzo długo. No i dobra, słuchajcie, pasowałoby zrobić próbę, nie? Jeżeli, słuchajcie, będzie się Wam filmik podobał, to liczę na jakąś łapeczkę w górę. Zapraszam oczywiście tych nowych, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, do subskrybowania kanału. Czasem przekonacie się, że jakieś tam informacje mogą się pokryć, które mogą być dla Was potrzebne. Czasem coś możecie jakoś gdzieś tam mieć jakieś pytanie czy cokolwiek, to śmiało możecie pisać. Odpowiem Wam, a gdybyście szukali już kontaktu do mnie jakiegoś prywatnego, to słuchajcie, zamieszczony jest pod filmem, dostępnym tylko dla osób wspierających kanał. I bardzo szanuję wszystkich, natomiast słuchajcie, osoby, które wspierają kanał, traktuję priorytetowo, więc jeżeli mają jakieś pytania, problemy, jakieś porady potrzebują, no to te osoby są u mnie traktowane priorytetowo. No bo wiadomo, to są osoby, które wspierają kanał. A skąd wiem, bo są oni, słuchajcie, każdy z nich dostaje odpowiedni znaczek, po którym rozpoznaję, że to jest ktoś, kto oczywiście zasługuje u mnie. Dobra, słuchajcie, robimy próbę.
Żebyśmy mogli zrobić próbę silnika na sucho, nie będziemy go wkładali do budy. Przekonamy się, że to odpali, czy nie odpali, zaraz sprawdzimy się. Będziemy potrzebowali, słuchajcie, akumulator. Cudowny nasz środek. No i chęci, nie? No i chęci. A. No i co jeszcze, słuchajcie? Kawałek drucika się przyda, nie? Dobra, słuchajcie, robimy próbę. Wyłączamy zasilanie. Podłączymy zasilanie. Nie wiem, słuchajcie, obróciłem wałem tylko kluczem i nic więcej, więc czy on będzie chciał kręcić, rozmawiać ze mną? Nie wiem, to się okaże. No to co? Przydałby się zrobić teścik, nie? Rozrusznik podpięty do zasilania, masa wpięta, zasilanie wpięte. Włączamy automat i sprawdzamy, czy kręci na sucho. Słuchajcie, olej jest wlany, nie wlana jest woda, bo wody się nie da. Więc robimy test. Cisza. Cisza. Czego nie mamy? Nie mamy gdzieś połączenia. No i co? Uwaga. O, dobry znak. Może coś z tego będzie. Kręcimy najpierw bez, słuchajcie, bez niczego. Dobra, myślicie, że silnik się doszczelnił. No i co, słuchajcie, jak już jesteśmy na takim etapie, pasowałoby uchylić drzwi, bo jeżeli go odpalimy, no to możemy troszkę nim zakopczyć, nie? Dobra, no to tak robimy. Dobra. Słuchajcie, drzwi mamy uchylone. Dobra, będziecie widzieli, że to coś zadymi. No i tak, robimy najpierw malutką próbę. Tak jak widzicie, silnik nie ma instalacji. Żeby niedowiarkowie to widzieli, zobaczcie, tryski są porozpinane, nie mają kabli. Wężyki nie mają paliwa. Praktycznie rzecz biorąc, silnik jest goły i wesoły. Bez niczego. Pokażę wam to jeszcze raz dookoła. Bo nie wszyscy znają to, nie wszyscy wiedzą, że tak może być. Także tak jak widzicie, silnik nie ma niczego. Wszystkie wtyczki są gołe i wesołe. Pompa, nic nie podłączone, nie ma paliwa, nie ma wężyków, nie ma niczego. Silnik jest, no właśnie. Czy silnik jest? Zaraz się przekonam. Na luzie. Pasowałoby, żeby był. Dobra, silnik jest na luzie. No i słuchajcie, robimy drugą próbę. No, coś tam zaczyna, ale musimy niestety go troszkę przelać. Słuchajcie, będą z niego ludzie chyba, nie? Słuchajcie, dlaczego jest ciężki rozruch? Rozruch ciężki jest dlatego, że słuchajcie, nie podłączone są świece żarowe. Dlatego tak to wygląda. Dobra, robimy, słuchajcie, próbę numer 2 czy 3. No to jeszcze. No słuchajcie, troszkę może jest ciężko, ale nikt nie mówi, że będzie lekko. Troszkę mi ten drucik się rusza tutaj, jest mi niewygodnie. No właśnie, i tak słuchajcie, oto dowiedzieliśmy się, że nasz
silniczek żyje i gada. No, także słuchajcie, silnik nadaje się do włożenia. Jak, słuchajcie, filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i słuchajcie, w ten sposób jak silnik mamy wytestowany, to wiemy już, że można go spokojnie zakładać. Dojdą mu świece, to on będzie palił jeszcze lepiej. Bo będzie musiał. Także w bezpieczny sposób sam silnik odpalił. Nie chciał uciec. Także myślę, że gdybym go teraz zakręcił jeszcze raz, to on powinien się jeszcze odezwać. Aczkolwiek wam to pokażę, czy faktycznie tak jest. Uwaga. No właśnie, coś tam jeszcze tego pozostałości zostało. Także widzicie, pali, sprawdza się. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrowionka i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.